Przechodzimy do rozpatrzenia 99. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 172. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 99, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, za oddało swój głos 67 posłów, przeciwnego zdania było 268 posłów, wstrzymało się od głosu 116 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.